Argentyną, nie chcę kryć indywidualnie Messiego, nie myślę o tej drużynie, bo bym zwariował. Myślę. Super strzelec Barcelony. Javier Zanetti do Carlosa Teveza. Messi nic sobie nie robi z obecności dwóch rywali. Ładnie oddaje piłkę Ever Banega. Banega, prawa noga. Jednak już na razie zrobił więcej niż Drogba, zanim trafił do Chelsea, no ale walory podobne. Zobaczmy, Aguilar. Potężne uderzenie. Nie, Dairo Moreno. Zaczynamy z autu, jest Esteban Cambiasso. Nie to dalej ostra walka. Cambiasso i... Ach, jakież to było niebezpieczne. Martinez do pola karnego, ale czy wie Zuniga, że jest za plecami Mascherano? Falcao w pole karne. Dairo Moreno i nie ma bramki po takiej okazji Kolumbii. Najlepsza sytuacja w granie. Zobaczmy, Moreno. I ach, obok lewego słupka bramki Sergio Romero. Jeszcze raz. Jeśli nie sparaliżowani, bo to byłoby za dużo powiedziane, to przynajmniej z pięć. Zobaczmy, jaka okazja. Będzie 0-1. Nieprawdopodobna. Ależ to jest, co teraz się stało pod bramką Sergio Romero. Po pierwsze, zobaczmy tę akcję. To jest po pierwsze kiks roku Gabriela Milito. Tutaj jest złota szansa po raz drugi w tym meczu Ramosa i to jest pudło, na pewno pudło tego turnieju, a kto wie, czy nie pudło roku, Dairo Moreno. Jedyny, który w tej akcji zrobił wszystko jak trzeba, to jest Sergio Romero, który wyrzucił trochę z boku tutaj Ramosa. No ale Dairo Moreno... Odwrotnie. A jednak. Sędzia powinien był puścić. Drodzy Państwo, jest okazja dla Argentyny. Najlepsza w tym meczu. Mówiliśmy, Guarín także, Porto, Aguilar, Liga Hiszpańska, Hercules Alicante. Zobaczmy, Romero. Z najwyższym trudem. Tak, i teraz zobaczmy, jak świetną pracę wykonał Radamel Falcao. Jest Moreno, Moreno, Guarín podnosi ręce, Moreno, Romero znów ratuje Argentynę. Kolejna... Jest Banega. Niby blisko pola karnego, ale wciąż jeszcze bezproduktywnie. No teraz strzał z dalekiej odległości i błąd Martineza. Miał kłopoty po tym strzale, ma wrócić się z piłką. Dobre teraz podanie jest Armero. Armero, lewa noga! Ach, jak ratuje. Niewiele brakowało. Ratuje to przez moment. Burdisa poza grą i teraz Radamel Falcao. Radamel Falcao, pędzi za nim Javier Mascherano. Radamel Falcao broni Sergio Romero. Państwową. Dużo mówiło się o tym, że być może zagra w reprezentacji Francji, jeżeli uzyska francuskie obywatelstwo. Francuzi gospodarzyło z tych 4-5 100% okazji. Messi, 18 metr, Messi wycofanie. Fatalny strzał, fatalny strzał. Wielka gago. Teraz płynna akcja. No właśnie, nareszcie Argentyna łatwo przemieściła się w pole karne. Być może teraz Tevez, Martinez rzut rożny. Nie to Higuain, to Martinez może mieć kłopoty. Leo Messi. O mój Boże. Aż nie do wiary. Aż nie do wiary. Fatalny błąd. A boisko, drodzy Państwo, jest okazja. Teo. Teo Gutierrez. Teo Gutierrez. Ach, tylko w Sergio Romero. Błędu Perea. Argentyna tylko remisuje z Kolumbią 0-0. Kolejna wielka sensacja. Nie, na pewno wielka niespodzianka po meczu z Boliwią. Można się było tego spodziewać, ale Argentyna nie jest sobą. I właśnie te gwizdy podsumowują wszystko. Pamiętam to krótko. No. Argentyna obudzi się, wygra z Kostaryką zapewne, ale nie wróżymy jej sukcesu. Przebudzić musi się trener Batista i wykorzystać atuty, które ma w składzie. Przesunąć Messiego na prawe skrzydło, na środku zostawić Higuaina w napadzie i na lewym skrzydle Dim.